Słuchajcie, Władysławowo to jest zarąbista miejscowość na spędzeniu urlopu. Czemu? Bo we Władysławowie jest pełno ciekawych atrakcji. Jak jest gorsza pogoda, po prostu mamy co robić. A dzisiaj zwiedzimy sobie Krzywy Domek. Słuchajcie, no moja kamerka no trzyma poziom, no co, mam takiego gimbala, że trzyma zawsze poziom, no ale no, dzięki temu możecie zobaczyć też, jak wygląda poziom, a jak wyglądają ludzie, którzy no chodzą po tym domku, no bo jest grubo, jest naprawdę grubo, dzieciaki się przewracają, dorośli mają fazę, jakby co najmniej 3 piwka wypili, także no chyba o to w tym chodzi. Domek to domek, który ma 2 piętra, parter, no i poddasze. Wchodzimy oczywiście na poddasze, bo tu wszystko jest postawione do góry nogami. Poddasze nie robi na nas kolosalnego wrażenia, z tego względu głównie, że jest troszeczkę małe i ciasne po prostu. No i jak wejdziemy sobie na ten parter, no to wtedy zaczyna się super jazda. Dało się! Myślałem, że się nie da! Jeżeli byliście już w takim Krzywym Domku, gdzieś indziej, bo tych domków jest mimo wszystko sporo, to zwróćcie uwagę na jedno, że każdy Krzywy Domek jest inny w środku. No i ten, który jest we Władysławowie, również co 2 lata przychodzi taki gruntowny lifting. Dużo jest elementów do niego dodawanych, inne są wyrzucane. Także śmiało, jak byliście w zeszłym roku czy 2 lata temu, śmiało przyjdźcie, odwiedźcie jeszcze raz tą atrakcję, ponieważ warto. Polecam zrobienie sobie zdjęcia, jak trzymacie stół, jak odwrócicie to zdjęcie, no to będziecie mieli takie jakby zdjęcie, jakbyście stali na tym stole, na rękach, wiecie. Można podobną sprawę zrobić też trzymając kibel, ale no tam trzeba będzie kogoś do pomocy, kto nas po prostu podsadzi, no chyba, że macie ponad 2 metry, to dacie radę. Jak się siedzi długo w tym domku i się wychodzi, to również jest masakra, nogi wiecie jak z waty. Koło mnie Konrad. Konrad, ile kosztuje ta przyjemność? Ta przyjemność kosztuje od osoby dorosłej 9 zł, od dzieci do lat 12 7 zł, do lat 3 bezpłatnie. Jeśli chodzi o grupy wycieczki zorganizowane, dogadujemy się indywidualnie. Stoimy koło waszego zacnego samochodu. No, często spotykamy go na mieście, także to no, też robi furorę. Dużo ludzi robi zdjęcia, na fejsie bardzo często go widać. To jest fakt, robi robotę. Fakt jest faktem, jest to idealna praktycznie makieta odwzorowania naszego domku, może w trochę minimalnej innej kolorystyce, co zresztą widać, ale fakt faktem przedstawia to, czego człowiek może oczekiwać po wejściu do tego domku, jak to wygląda. Stoi na dość wąskiej powierzchni. To jest ciekawe, jak on stoi, ale to tajemnica firmowa i w tym momencie, jak do niego wchodzimy, jak ta magia się dzieje, człowiek ma zamieszanie w głowie, nie wie, zdezorientowany, no ale takie rzeczy się dzieją, jak się chodzi po suficie, trzeba stężyć i to tolerować i dobrze się przede wszystkim bawić. Także zapraszamy Was do domku na głowie, on jest zlokalizowany na ulicy Sportowej, na dole ulicy Sportowej, także zapraszamy, no i za tydzień kolejna ciekawa atrakcja, trzymajcie się, cześć!